jest szansa na 8. wygraną z rzędu. Na 1000. bramkę, choć Janusz Wójcik pytany, gdy spotkał się z polskimi dziennikarzami, powiedział: panowie, to nie jest turniej czterech skoczni, gdzie notuje się rekordy. Mnie interesuje gra, mnie interesuje forma piłkarzy, zgranie poszczególnych formacji. Tymczasem Iwan, dobre dośrodkowanie na pole karnej, gol! Tomaszczyk, ładnie zaczynamy w pierwszej minucie, zdobywa bramkę 1000. dla Polski. Wojciech Kowalczyk strzelcem pierwszej bramki. Ratajczyk po ziemi, gol! Piękna bramka, wieńcząca przewagę polskiej drużyny. Bramka, której brakowało. Bramka, na którą czekaliśmy. Bramka, która pozwoli grać polskiej drużynie. I popatrzmy na ten obrazek, choć mamy powtórkę. Wszyscy gracze biegną do Janusza Wójcika, dziękując mu za to, że dał im szansę, którą myślę, że w pełni wykorzystali w tych 60 minutach, które poza nami. Może skromnie, ale jak najbardziej zasłużeni. A ta bramka jest ozdobą tego spotkania i może jakimś zadośćuczynieniem tych wielu stworzonych, niewykorzystanych sytuacji. Jeszcze Czerwiec, ale niedokładna była ta wrzutka. Jeszcze Jałocha, gubią się teraz troszkę Węgrzy. Fedorów doskonale! I gol, proszę Państwa, trzęsie do bramki Adam Fedorów, 28-letni pomocnik warszawski, legitymkarz, którego doskonale pamiętają z kibicem z Bieleckiej Stali, z wieloletnich występów w tym zespole. Adam Fedorów w 85. minucie spotkania uzyskuje dla naszego zespołu prowadzenie. Na razie cieszymy się z dobrej postawy debiutantów. Teraz kolejny debiutant w ataku na bramkę Raweliego. Trzecia strzela i bramka! Proszę Państwa, drugi debiutant i druga bramka dla zespołu polskiego. Mówiłem o wysokich umiejętnościach technicznych Mirosława Trzeciaka, zawodnika poznańskiego Lecha. Dostrzegł, że Raweli wyszedł z bramki i przelobował bramkarza szwedzkiego. Posłał piłkę nad nim do bramki. W ten sposób prowadzimy 2-0. Ziober. Miękko do Szewczyka, 30 metrów, wyłożył Szewczyk, uderzył, pociągnął i gol! Brawo! O, jak pięknie! Brawo! I tak mówiłem, że może ze stałego fragmentu gry, z jakiejś sytuacji takiej właśnie, ale same bramki. Po obejrzeniu od bramka samobójcza na dobrą sprawę. Popatrzmy, Włodku, jest teraz na spokojnie. Roman doskonale uderzył tą piłkę, no to jest już, zdarza się tak, że piłka ociera się o nogi obrońcy. Trochę szczęścia przy tym było, ale Polacy zasłużyli sobie na to bramkę. Brawo! No, proszę Państwa, a w Izmirze w dalszym ciągu po 30 minutach 1-1. Gdyby to był koniec, cieszylibyśmy się niewspółmiernie. Ruszają Polacy spokojnie, przy linii środkowej Szewczyk na prawą stronę. Dobre zagranie, pędzi tam prawą stroną Roman Kosecki. W środku jest Kowalczyk, czeka spokojnie Kosecki, zagranie do Kowalczyka, szansa na drugą bramkę, Kowalczyk, głowa z granie, gol! 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 Fantastyczna sprawa, prowadzimy z koleżami 2-0! Po dośrodkowaniu Koseckiego, Wojtek Kowalczyk, proszę Państwa, w 21 minucie strzela bramkę. Nie wiem, czy Państwo ją widzieli, jeśli nie, to może jutro będziemy mogli zaprezentować wspaniały strzał głową przy narożniku. Graham Taylor wystawił debiutanta Schoenigema, ładne przerzucenie teraz przez Polaków, szansa Adamczuk, pole karne, Adamczuk i nikt nie
będziemy mówili, to popatrzcie Państwo tylko, co dzieje się na stadionie i na powtórkę tej akcji. Olbrzymie Dark, brawa dla Darka, za pójście za akcją do końca. To, co nie udało się Markowi Leśniakowi, w pierwszej minucie udaje się Adamczykowi w 35. 1-0 prowadzimy na mnie. Dużo walki, teraz szansa przed Juskowiakiem, spóźnił się tam Lebew, Juskowiak na wysokości pola karnego, ostry kąt, gol! Akakaka! To jest ta kontra, w której walczyliśmy! Brawo, panie Andrzeju! Piękna akcja polskiej drużyny i konsternacja na Parc des Princes, a to stał polskich kibiców tu we Francji, myślę, że w kraju. Jest tam, żeby tylko nie zapuścili Juskowiaka, raczki zawodnicy z tej radości. No Andrzej Juskowiak, bezbłędny w tych ostatnich spotkaniach, no i teraz będzie grało się łatwiej. Hajto, nie, to Michalski był, Bałszyński, teraz jest Hajto. Bałszyński, dobra akcja polskiej drużyny, Michalski przed polem karnym, Bałszyński na pole karne do Warzychy, ten zostawia Cicy, szansa, gol, 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 proszę Państwa, ile lat czekaliśmy, 23 lata na to, żeby Polacy strzelili bramkę, Marek Cicko i strapiona twarz Glena Hodla, jest to 6 minuta z sekundami spotkanie, a więc proszę Państwa, jeśli nie wierzycie, to... Ja was o tym przekonuję. 1-0 Polska prowadzi na Wembley. Można zapukać do sąsiadów, zachęcić ich do oglądania, jeśli tacy dziś nie zasiedli przed telewizorami. Krytykuję autor strzelca bramki w ten sposób za to, w jaki sposób Furtok to uczyni. A to właśnie sytuacja, po której padnie zwycięska bramka. Podawał Roman Kosecki. A Furtok, co wyraźnie widać na tym ujęciu, strzelił tę bramkę ręką. I jeszcze raz wracam do przeglądu sportowego, który...